Najbardziej charakterystyczna budowla warszawskiej Pragi? Pewnie jedno z czołowych miejsc w tym rankingu przypadłoby widocznej za moimi plecami katedrze świętego Floriana. I nic dziwnego, ta strzelista sylweta i czerwona cegła wyróżniają się na tle krajobrazu tej części Warszawy. Szanowni Państwo, dziś opowiemy sobie o katedrze świętych Michała Archanioła i Floriana Męczennika, czyli popularnym praskim Florianie. Z tą świątynią wiąże się wiele ciekawostek, jak choćby taka, że ten obiekt, przypominający budowlę wprost ze średniowiecza, jest tak naprawdę młodszy niż sąsiadujący z nim 10-piętrowy blok. Zgodę na budowę kościoła w tym miejscu wydano w 1886 roku. Przekazany na ten cel przez magistrat plac był sporych rozmiarów. W słabo zagospodarowanej części Pragi u wylotu mostu Kierbedzia, tuż obok ważnej trasy komunikacyjnej łączącej wschodnią i zachodnią Warszawę. W miejscu bardzo dobrze widzianym z lewobrzeżnej Skarpy. Architekci mieli więc pełne pole do popisu. Jesienią jeszcze tego samego roku na projekt nowego praskiego kościoła ogłoszono konkurs architektoniczny. Na wiosnę wiadomo już było, że do ścisłego finału zakwalifikowało się aż 25 projektów. Wystawiono je w jednej z sal magistratu w Pałacu Jabłonowskich na widok publiczny. Oczywiście nazwiska konkurujących ze sobą architektów były odpowiednio zaszyfrowane. Wystawa cieszyła się dużą popularnością, szczególnie wśród dziennikarzy i znawców historii architektury, którzy następnie zapełniali szpalty gazet swoimi spostrzeżeniami i ocenami, typując faworytów. Emocje sięgały zenitu. Wreszcie, w czwartek, 7 kwietnia, późnym wieczorem, po wielu spotkaniach, głosowaniach i konsultacjach technicznych, komisja konkursowa ogłosiła wyniki. Zwyciężył projekt, którego autorem, jak się po chwili okazało, był Józef Pius Dziekoński. Ten wykształcony w Petersburgu architekt już wówczas miał na koncie kilka udanych realizacji. Dziś wiemy, że zaprojektowanie kościoła świętego Floriana otwierało zupełnie nowy rozdział jego życia. Dlaczego? O tym później. Dziekoński zaprojektował kościół w neogotyku, czyli stylu wprost odwołującym się do tradycji architektury gotyckiej. W XIX wieku na terenie Europy było to dość popularne źródło inspiracji wśród projektantów. Czym charakteryzował się ten styl w przypadku świątyń? Między innymi strzelistością, pionowością, licznymi oknami, ostro zakończonymi łukami. Jako budulca używano kamienia i cegły. Choć na terenach uboższych w dobrej jakości kamień, a za takie uważano wówczas ziemie polskie, zdecydowanie częściej używano nieotynkowanej cegły, jedynie uzupełniając budowlę o detal wykonany w kamieniu. W odniesieniu do bryły natomiast mówimy najczęściej o trójnawowej bazylice, czyli o budowli, w której nawa główna jest wyższa od bocznych i posiada ponad ich dachami okna, z fasadą zwieńczoną najczęściej dwiema wieżami. Florian był pierwszym obiektem neogotyckim na terenie prawobrzeżnej Warszawy. Skąd więc taki pomysł tego architekta? Otóż taki styl został określony przez kapitułę w zasadach konkursu. Ten warunek wynikał z chęci otrzymania budowli, która miała prezentować narodowy styl w architekturze. A za taki właśnie część naukowców w XIX wieku uznała właśnie gotyk w tak zwanej odmianie wiślano-bałtyckiej. Ceglany Florian został uznany za modelowy przykład neogotyckiej architektury sakralnej na ziemiach polskich. Zapanowała na niego istna moda. Wiele parafii chciało mieć podobny kościół i wcale na chęciach się nie kończyło. Dziekoński przez kilka dekad nie mógł się wprost opędzić od zleceń. Zaprojektował kilkadziesiąt kościołów, a wiele z nich w bardzo podobnej do Floriana stylistyce. Otrzymywał także zamówienia na projekty budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalne kamienice. Większość z jego dzieł zachowała się do naszych czasów, a sam autor uznawany jest za jednego z najlepszych polskich architektów. Ale wróćmy na Pragę. Mamy plac, architekta, projekt, pozwolenie na budowę z samego Petersburga. Co nam pozostaje? Oczywiście znaleźć odpowiednie fundusze. Komitet budowy zakładał szybkie wzniesienie tej świątyni. Nie chciano sytuacji znanych z minionych stuleci, gdy ze względu na brak środków finansowych kościoły potrafiły być wznoszone przez dziesiątki lat przez kolejne pokolenia. Plany swoje, no a rzeczywistość jak zwykle swoje. Przez cały okres budowy Floriana zmagano się z niedoborami finansowymi. To w dużej mierze sprawiło, że ze względu na liczne przestoje budowa trwała długie 13 lat, aż do 1901 roku. Pieniądze na zakup materiałów budowlanych, wynagrodzenie budowlańców
i wyposażenie pochodziły ze zbiórek z różnych terenów dawnej Polski. Były to czasem wielkie zapisy w testamentach, jak ten w 1887 roku, gdy Zofia Krajewska przekazała ponad 1300 rubli, albo hrabina Potocka 10 tysięcy, a nawet Piotr Kruszewski, który zapisał posesję przy ulicy Targowej. Innym razem zdarzały się fundacje konkretnych elementów, jak na przykład zakup dzwonów lub czynności, jak pokrycie sygnaturki blachą miedzianą. Najwięcej jednak to był drobny pieniądz, a więc przysłowiowy wdowi grosz. Można więc śmiało powiedzieć, że to społeczeństwo ufundowało ten kościół. No ale wspomniałem na początku, że kościół jest młodszy od sąsiedniego mieszkalnego bloku. Czyżby taki blok został wystawiony w XIX wieku? No nic z tych rzeczy, pochodzi przecież z okresu PRL, więc gdzie tu tkwi haczyk? Wytłumaczenie jest dość proste. To, co widzimy za moimi plecami, to nie jest świątynia zbudowana przez Dziekońskiego, ale obiekt odbudowany po II wojnie światowej. Tak, ta olbrzymia bryła pewnego wrześniowego dnia 1944 roku zamieniła się w kupę gruzu. Wybuch wstrząsnął sąsiednimi ulicami. Huk był tak wielki, że odpadł tynk ze ścian i sufitów na klatkach i w okolicznych mieszkaniach. Skąd ta eksplozja? Florian został wysadzony w powietrze przez Niemców. Wkrótce okupanci wycofali się na lewy brzeg Wisły, a na Pradze pojawiło się wojsko polskie i radzieckie. Ruiny kościoła w kontekście zniszczonej lewobrzeżnej Warszawy nie robiły absolutnie większego wrażenia. Na tle Pragi, stosunkowo dobrze zachowanej z wojennej pożogi, już tak. Jego gruzy tuż po wojnie często były fotografowane. Na wielu zdjęciach z tego okresu widać może kilku milionów cegieł, z którego niczym żagle wystają niewielkie ocalałe mury prezbiterium, kaplicy przedpogrzebowej i przeciwległe fragmenty transeptu. Niezwykłości temu dodaje fakt, że na tych pierwszych zachowało się malowidło z wizerunkiem świętej Kingi, a na tych ostatnich ocalały kamienne rzeźby patronów świątyni. Gdy powstawały te zdjęcia, to w zaciszu gabinetów decydentów ważyły się dalsze losy zniszczonej świątyni. Z początku w Biurze Odbudowy Stolicy uznano, że obiektu nie należy odbudowywać. Wkrótce jednak zdanie zostało zmienione. Dla władz kościelnych od początku było jasne, że odbudowa świątyni powinna nastąpić jak najszybciej, by móc wznowić życie religijne na Pradze. Jak najszybciej? Mało kto wówczas zakładał, że całkowita odbudowa będzie trwała dłużej niż pierwotna budowa, bo niemal 25 lat. Znów najważniejszym problemem były niedobory finansowe. Tym razem jednak inwestycje podzielono na etapy i już po kilku latach wierni mogli wypełnić główną nawę kościoła przystosowaną do sprawowania Eucharystii. Gdy mówimy o Florianie, niemal automatycznie wspominamy Dziekońskiego i słusznie. Ale czy wiemy, kto przeprowadził jego mozolną wieloletnią odbudowę? Wzniesienia świątyni na podstawie projektów Dziekońskiego na nowo podjął się Stanisław Marzyński, architekt, któremu Warszawa zawdzięcza odbudowę wielu kościołów i warto o tym pamiętać. Oglądając kościół z zewnątrz, trudno nie odnieść wrażenia, że Marzyński wraz ze swoim zespołem stworzyli niemal kopię pierwotnej świątyni. Prócz bazylikowej bryły kościoła z dwiema wieżami odtworzyli m.in. tak trudny element konstrukcyjny i tak rzadko występujący w Polsce jak łuki przyporowe. Tam, gdzie było to możliwe, włączyli ocalałe fragmenty murów. Te oryginalne wypatrzymy, przyglądając się bocznym ścianom. A czy są jakieś różnice? Są, choć dla większości osób mogą być trudne do wyłapania. To na przykład podniesienie stropów fragmentów apsydy prezbiterium, zmiana wyglądu sygnaturki, czyli takiej wieżyczki nad przecięciem naw, oraz mniejszych tylnych wież. Marzyński wprowadził także korekty w najbardziej eksponowanej części budowli, czyli frontowej fasadzie. W dwóch skrajnych oknach charakterystyczne czteroliście zastąpił pięcioliściami ostro zakończonymi. Dalej, środkowe okno zastąpił kombinacją mniejszych okien, a hełmy obydwu wież, pierwotnie wykonane z cegieł i kamienia, skonstruował z lekkiego metalu. Co ciekawe, te pierwotne były zakończone kamiennymi czteroramiennymi kwiatonami, obecnie metalowymi krzyżami. Zresztą chciałbym na chwilę zatrzymać się przy tych kamiennych, jasnych elementach, które kontrastując z ceglaną elewacją były bardzo ciekawym ornamentem pierwotnego Floriana.
Prócz wspomnianych kwiatonów występowały liczne tzw. żygacze i żaby. Także balustrady balkonów obydwu wież czy ozdobne elementy frontowych portali były wykonane z kamienia. Tym cenniejszy wydaje się jeden oryginalny, zachowany kamienny krzyż, który można obejrzeć nad wejściem do kaplicy przedpogrzebowej. Wspomniałem o tym, że szczęśliwie przetrwały wybuch kamienne rzeźby obydwu patronów. Nie zachowała się natomiast wykonana z kamienia płaskorzeźba w tylnej wnęce apsydy, przedstawiająca scenę Golgoty. Nie wróciła także na swoje frontowe miejsce również kamienna figura Madonny Dolorosa, odnaleziona w kawałkach. Szkoda więc tego kamiennego ornamentu, tego smaku, ale warto pamiętać, że odbudowa Floriana była podjęta w trudnych warunkach ekonomicznych i politycznych. Nie na wszystko było miejsce, czas i pieniądze. Ta drobna w sumie rzecz nie powinna nam przysłaniać olbrzymiego trudu, jaki włożono w przywrócenie tej ważnej praskiej świątyni. Świątyni o takiej interesującej historii, praskiej dominancie, budowli, z którą łączy wiele wspomnień niejedną osobę mieszkającą na Pradze. Budowli, która została najważniejszym kościołem utworzonej w roku 1992 diecezji warszawsko-praskiej, czyli dostojną katedrą. Katedrą, która dla wielu pozostanie jednak poczciwym praskim Florianem.